Cześć moi drodzy, z tej strony Marcin, witam was na wideotesty.pl. Zapraszam na kolejny gameplay z gry Sniper Elite 3 Afrika. Na początek troszeczkę skradania. W dalszej części gameplaya znajdzie się także troszeczkę informacji na temat trybu multiplayerowego w tej grze. Przy okazji wspomnę również, że wraz z tym gameplayem dostępna jest już pełna recenzja gry na portalu wideotesty.pl. Link do tej recenzji oczywiście znajdziecie jak zwykle w opisie filmu. Zapraszam do klikania i do czytania. Skradanie się i unieszkodliwianie wrogów po cichu sprawia mnóstwo satysfakcji w tej grze. Po wykonaniu cichego zabójstwa najlepiej ukryć gdzieś ciało, ponieważ istnieje ryzyko, że za kilka minut przechodzący patrol natrafi na ciało wroga i podniesie alarm. Wtedy nie pozostaje nam nic innego, jak podjąć walkę lub uciekać. W tej chwili możecie zobaczyć, jak w trzeciej części gry wygląda modyfikacja uzbrojenia naszego snajpera. Do wyboru mamy kilka kategorii, a kolejne bronie i ulepszenia musimy odblokować poprzez postępy w grze. Ciekawym smaczkiem dla zapalonych snajperów jest wybór siatki celowniczej. Do wyboru, jak widzicie, mamy kilkanaście różnych modeli. Taka mała rzecz, a potrafi cieszyć. No i kolejna rzecz. Poza wyborem samej broni możemy także modyfikować i zmieniać jej elementy na lepsze i bardziej zaawansowane. That's loud enough to cover my rifle fire. This is a good place to use my binoculars. Kolejna ważna rzecz w grze. Dostaliśmy możliwość, aby przy pomocy lornetki przeskanować okoliczny teren i ustalić sobie pozycję wrogów. Jest to bardzo przydatne, ponieważ możemy ich oznaczyć na mapie. W razie alarmu będziemy znać ich pozycję. Będzie nam wtedy łatwiej podjąć decyzję, czy włączyć się do walki, czy może przemieścić się i spróbować gdzieś przeczekać, aż wróg zaprzestanie poszukiwań. Jest to również ważny element taktyczny gry. Something to collect from this corpse. I better relocate. Jest dokładnie tak, jak autorzy zapowiadali w trailerach, czyli postawiono duży nacisk na relokację po strzale, ponieważ wrogowie potrafią po dźwięku naszego wystrzału świetnie nas namierzyć i wysłać w naszą stronę patrole, otoczyć nas lub po prostu ostrzelać z daleka. Jest to bardzo niebezpieczne. Dlatego po jednym strzale lub po kilku szybkich oddanych strzałach musimy zmienić miejsce. Może to być promień około 50 metrów, najlepiej oddalić się troszeczkę bardziej i gdzieś przykucnąć, nawet położyć się i przeczekać, aż wróg zaprzestanie poszukiwań. Wtedy możemy znów spokojnie działać. Oczywiście dopóki po raz kolejny się nie ujawnimy. W zachowaniu anonimowości pomagają nam także przeróżne dźwięki naturalne, takie jak hałasujące urządzenia lub gromy. Thank you.
grze możemy także pobawić się w zestawianie pułapek. To co fajne z poprzednich części, to chociażby pułapki potykacze lub miny. W tym przypadku mam wyeliminować transporter z oficerem wroga. W tym celu położyłem na drodze dynamit, a teraz z bezpiecznej odległości spowodują jego detonację przy użyciu karabinu snajperskiego. Dodam tylko, że tą sytuację można by rozwiązać na przynajmniej kilka sposobów. Oczywiście włącznie z bezpośrednim atakiem z bliskiej odległości. Jak sama nazwa gry wskazuje, Sniper Elite 3 Afrika dzieje się przede wszystkim w Afryce. Krajobrazy są dość zróżnicowane, a poza tym mamy także misje w dzień oraz w nocy, co nam w znacznym stopniu urozmaica grę i zmusza do myślenia i kombinowania. To by było na tyle, jeśli chodzi o drugi gameplay z kampanii single player, a teraz przyjrzymy się jeszcze przez chwilkę rozgrywkom multiplayerowym. Miałem przyjemność pograć troszeczkę po sieci w Sniper Elite 3 Afrika. Powiem wam, że tryb multiplayer generalnie jest całkiem przyzwoity, natomiast zmartwiła mnie troszeczkę mała ilość rozgrywających graczy. Trafiłem to prawda na kilka prawie pełnych serwerów, ale nie było w tej kwestii rewelacji. No to już nie jest to Battlefield 3 albo 4, gdzie przez całą dobę mamy dziesiątki tysięcy graczy grających. Natomiast jak się uda już wejść na jakiś konkretny serwer, to możemy troszeczkę powalczyć. Gra jest raczej taka zdystansowana, niespieszna. Musimy się gdzieś przyczaić, poczekać aż jakiś wróg wejdzie w nasz zasięg i wtedy sobie spokojnie go wykończyć, ponieważ jeśli my zaczniemy szarżować, to na pewno jakiś przyczajony snajper szybko nas zdejmie. Miałem parę fajnych akcji, parę fajnych sytuacji multiplayerowej, natomiast generalnie sam ten tryb jakoś specjalnie mnie nie urzekł. Zdarzały się także opóźnienia i drobne błędy. Jeden z nich zobaczycie na samym końcu. Tak więc generalnie fajnie, że jest ten tryb multiplayer. Można sobie czasami pograć dla odmiany, jednak dla mnie samą esencją tej gry jest tryb dla pojedynczego gracza, który jest po prostu rewelacyjny. No i dobrze, moi drodzy, właśnie ta ostatnia akcja na koniec, o której mówiłem. Jeśli chcecie więcej, zapraszam do pełnej recenzji na portal wideotesty.pl. Dziękuję wam dzisiaj za uwagę i pozdrawiam was, cześć!